temat jest bardzo ważny. Czy ona się maluje? Na mojej lekcji? Mam tego dosyć. Super. Wszystko? No dobra. Musiałam jej wpełznąć do kieszeni. No, dalej. Ma pani w oczach rentgen? Więcej nie mam, przysięgam. Dobra, jeszcze to. Zadowolona? I to jak? Ach. A ty, Betty? Ukrywasz jakieś kosmetyki? Kto? Ja? Nic tu nie mam. Wzorowa uczennica. Wracajmy do lekcji. Uf, dobrze, że tu nie zaglądała. Bo zauważyłaby, że moje kredki to tak naprawdę cienie do oczu. Co to za kredki? Najpierw przetnijcie osłonkę nożykiem. Wyciągnijcie kredkę i włóżcie do środka te do oczu. Teraz sklejcie osłonkę. Szybko, zanim wyschnie. Super! Jeszcze jedno. Trzeba zakryć drewno. I wkładamy z powrotem do pudełka. Genialne! Dziewczęta? Tylko robimy notatki. Och, no dobrze. Ale nuda. Co? Nie wierzę. Kupować? Czy nie kupować? Kupować! Co? Ani złamanego grosza? Ach, i co teraz? Zostaje mi tylko telefon. Zmęczona jestem. Pójdę się położyć. Ale moje brwi są takie tragiczne. Może jednak coś wymyślę. Ha! Chwila! A gdyby tak? No pewnie! Muszę dobrze ją potrzeć. Okej, teraz nakładam mydło na brwi. To lepsze niż żel. I druga. Wow, dobry ten patent. Nie wierzę, ale ona ma piękne brwi. Hej, gotowa na lekcję. Wow, ale ładna. Nie wierzę. Patrz na jej brwi. Okej, lepiej ogarnę swoje krzaki. Ała, jeden z głowy. Wow, jest przepiękna. 25, 26, 27, 28 i koniec. To teraz kręcimy. Jeszcze odżywka. Gotowe. Można zaczynać. Albo i nie. Może zostawię ją na dłużej. Jak? Niech to. Nic się nie nagrzała. Poddaję się. O-o. Sofia, moje włosy. Sorka, niechcący, naprawdę. Spójrz na tę idealną falę. Zakręcisz mi resztę włosów? Nie wiem, czy mi wyjdzie. Wow. Niesamowite. I po co się męczyć z lokówką? Zupełnie jakbym dopiero co wyszła z salonu. Dzięki. Teraz tylko muszę gdzieś wyjść. Nie ma tu jak orzeźwiający prysznic. Gdyby nie to suszenie włosów. Jak mus, to mus. Z takimi włosami zajmie ci to godzinę. Jaki piękny dzień. Ach. Wow. Hej.
co? W sumie to się przyda. A efekt będzie jak z salonu. Zawiąż reklamówkę w ten sposób. I zrób małą dziurę. Tu włożysz suszarkę. No to zaczynamy. O kamgnieniu włosy będą suche i piękne. Wow, to działa! Niech to, źle narysowałam. Co za beznadziejna gumka. No dalej, wymazuj to. O nie, zrobiłam dziurę. Chyba chcesz mi zepsuć humor, głupia gumko. Powinnam gdzieś mieć zapasową. Kurczę. Psst, Ewa! Hej, Ewa! Masz pożyczyć gumkę? Nie, ale możesz sobie wziąć to. Jak to ma mi niby pomóc? Zaraz. Może faktycznie się przyda. Dobra, wezmę gumkę i zroluję ją, żeby miała okrągłe brzegi. Świetnie. Teraz potrzebne mi takie opakowanie. Wyciągam z niego pozostałości po szmince. Opakowanie po pomadce też się sprawdzi. Dobrze, wszystko wyciągnięte. Teraz tylko włożę gumkę do środka i mogę używać jak zwykłą szminkę. Co za genialny pomysł. Patrzcie, jak łatwo wymazuję. I zamykamy. Super, można dalej rysować. Dzień dobry, proszę powiesić kurtkę. Proszę, to dla... O nie! Co to ma znaczyć? Och, ale mam suche dłonie. Co za wstyd. A jeśli mi się dzisiaj oświadczy? Nie może tego zobaczyć. Muszę coś wymyślić. Rękawiczki, to najprostsze rozwiązanie. Proszę, pani stolik jest tam. Uff, ale się denerwuję. Jesteś już. Ślicznie wyglądasz. To dla ciebie. Pomogę ci zdjąć rękawiczki. Nie, nie trzeba. Zimno mi. Ale chcę wycałować te dłonie. O nie, zdjął mi rękawiczkę. Co to ma być? Możesz jednak założyć te rękawiczki. Nie martw się. Każdy ma czasem suche dłonie. Wiem, jak ci pomóc. Patrz, aloes. Myślisz, że coś pomoże? No dobra, warto spróbować. Najpierw pokroję aloes. Następnie dodam miód. Miód i aloes przyspieszają gojenie. Teraz wystarczy zamieszać składniki. Przyjemne to nawet. Muszę wydobyć żel z aloesu. Teraz wystarczy wmasować miksturę w dłonie. Wow, to naprawdę pomogło. Proszę, możesz całować. Wspaniale! Chwilka, jeszcze jedno. Ojej, oświadczy się? Gdzieś tu musi być. Uff, cały się spociłem. Ach, cieszę się, że obojgu nam ulżyło. Patrzy się tu? Na szczęście nie. Teraz albo nigdy. Ostrożnie. Nie może się zorientować. Chwileczkę. Myślisz, że jesteś sprytna, co? Czas położyć temu kres. To ja. Znasz zasady? Dobrze, proszę. Nikt nie przemknie niezauważony. To była nowa szminka. Hej, chyba mam świetny pomysł. Tak, ołówek nada się idealnie.
Najpierw muszę wyciągnąć gumkę do ścierania. Potem nakładam słomkę na końcówkę. Trzeba odciąć nadmiar. Teraz szminka. Podgrzeję ją na łyżeczce. Kiedy się roztopi, wleję ją do słomki. Ostrożnie, nie chcecie przecież zmarnować kosmetyku. Gotowe, można zdjąć słomkę. Udało się, mam na ołówku szminkę zamiast gumki. Ha? Co tam się dzieje? Rosie, to szminka? Nie, proszę pani, to tylko ołówek. No dobrze, tak ma być.